Szanowni Państwo, no, pierwszy tydzień mojego urzędowania, koniec tego pierwszego tygodnia przyniósł bardzo zaskakujące wydarzenia. Dzisiaj rano wybierałam się na posiedzenie i spotkanie z działaczami PZPN-u i muszę powiedzieć, że zostałam zawrócona właściwie z drogi już na to posiedzenie, kiedy okazało się, że mamy do czynienia z sytuacją bardzo, bardzo niestandardową, bardzo dziwną. W ministerstwie zostały mi przedstawione nagrania, które wywołały tę dzisiejszą medialną burzę. I w związku z tym, że te nagrania zawierają treści bardzo poważne i bardzo zaskakujące, w trybie natychmiastowym zostało złożone przeze mnie pismo do pana Andrzeja Seremeta, do prokuratora generalnego, zawierającej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o przestępstwo przekupstwa menedżerskiego opisane w artykule 296 ustawy Kodeks Karny. Jednocześnie przesłałam zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zawiadomienie o tej samej treści i przesłałam materiały, które sama przesłuchałam wcześniej, jak również zostało wysłane pismo przeze mnie do PZPN-u z prośbą o udzielenie wszelkich możliwych wyjaśnień. To są wszystkie narzędzia, które są dostępne ministrowi sportu i turystyki i wszystkie te narzędzia zostały przez nas dzisiaj wykorzystane. No i teraz poczekamy na ciąg dalszy tych wydarzeń. Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję. Minister, szanowni Państwo, mam tylko gorącą prośbę. Pani minister ma liczne spotkania za sekundkę. Poproszę dwa krótkie pytania, dobrze? Pani minister, dobrze, krótkie. Bardzo proszę. Pani powiedziała przekupstwo menedżerskie. Czy Pani ma podejrzenie, kto kogo mógł w tej sprawie próbować przekupić? No oczywiście nie mam takich podejrzeń. Nie będę kierowała żadnych podejrzeń związanych z konkretnymi osobami. Na tych nagraniach, które dzisiaj przesłuchałam, ani nie widać osób, ani ja nie jestem w stanie jakby rozszyfrować wszystkich głosów, chociaż oczywiście określone podejrzenia mam, ale to muszą zweryfikować organy, czyli prokuratura i CBA. A może Pani powiedzieć, ile nagrań Pani odsłuchała, jak dużo tego jest, bo z tego co wiemy, to są dwie płyty, tam jest nagranie jedno z wideo, kilka plików MP3. Czym Pani dysponowała? Mieliśmy rzeczywiście dwie płyty, na jednej z nich było nagranie audiowizualne, na drugiej były nagrania głosu i było to chyba, ile sobie przypominam, 7 nagrań, nie jestem pewna, ale było to kilka plików. Ostatnie pytanie. Proszę, będzie ostatnie pytanie. Słucham? Proszę Państwa, jeśli chodzi, bo to pytanie oczywiście spodziewałam się, że padnie, jeśli chodzi o kuratora, ja tak jak powiedziałam, zażądałam wyjaśnień od PZPN-u i wszelkie decyzje na ten temat będę rozpatrywała dopiero po uzyskaniu tych wyjaśnień. Przypomnę Państwu, że według nowej ustawy o sporcie kuratora powołuje sąd, a nie minister, więc ja mogę tylko wnioskować do sądu o wyznaczenie, ewentualne wyznaczenie kuratora. Więc ta droga jest trochę inna w tej chwili, ale tak jak mówię, najpierw czekam na wyjaśnienia. Prosiłam o to, żeby zostały mi przedstawione w trybie natychmiastowym, więc mam nadzieję, że bardzo szybko te wyjaśnienia uzyskam.